Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Red Dead Redemption 2. Moi mili, w poprzednim odcinku było wesoło. Dutch, niepoczytalny już Dutch, nasz przywódca, zabił Cornwalla. Moi mili, zabił Cornwalla, właściciela tych wszystkich kolei, nie kolei i tak dalej. No jest grubo. Jest grubo, naprawdę. Tak więc, no cóż, lecimy dalej, zobaczymy, co ten Dutch znowu wymyśli. Tak więc serdecznie zapraszam. Mamy do wyboru dwie misje. Mamy Mike'a i mamy Wielebny Swanson. Wielebny jest bliżej. I w związku z powyższym udamy się do Wielebnego. Mgła tu się zrobiła, ale okej. Oj, oj, oj. No tak, ja zapomniałem, że my teraz siedzimy w jaskini. Podróż do jaskini nie jest wcale taka łatwa. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo ciekawych osób. Tak, bardzo dużo ciekawych osobistości, na które możemy natrafić. Tak więc trzeba będzie któregoś razu pojeździć, po prostu sprawdzić co, gdzie, kto. Co tu się dzieje? Zobaczmy, gęba nam trochę zarosła. Tak więc na szybko, proszę bardzo. Tak, bakobrody znikają. I to jest to. I cała reszta na razie może zostać. Dobra, i tu jest Wielebny. Siema. You okay, Mr. Morgan? I don't know, River. These are challenging times for all of us. Mm-hmm. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt. I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. No, proszę. New York. We are going to go to New York. They have been chasing us south and east and west. We're gonna get a boat, we're gonna get on a river, and we're gonna go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea. Dancing girls, freedom. But first we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, fine. Oh. Proszę. Wódz Tęga Pała przyszedł. Hello. Dutch. This is Eagle Flash. His father is a great chief. Charles and I, we pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn, how do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. Uh-huh. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. To co, będziemy teraz kraść konie, czy co? Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. Men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know, I told your father I will not fight over some horses. But I made
no such promise. Come along. Yeah, Arthur, we must go with them to try to stop things from getting out of hand. I guess. Ja pierdzielę, to będziemy teraz kraść konie, czy co? We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We've got enough folks coming after us without adding an army to them. Nie, no jest grubo, jest grubo. Don't let these bastards walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be, will be. Anyway, son, tell me about this. No dobra, czyli walka o konie, no. He's a vile man. He and his regiment take pleasure in persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Pierdziele, Dutch i jego obietnice bez pokrycia. O, jaki lis ładny sobie stał na wzgórku po prawej. Why are you getting involved in this, Dutch? You know me. We shoot fellas as need shooting. We save fellas as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves. Even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise and faith. I still don't know. No właśnie tej wiary to mi coraz bardziej brakuje. No w sumie coś może na tym być. Zrobią, Indianie zrobią nam jakby zasłonę dymną, nie? Dobra, są te knu czy kanu, nie wiem jak oni to mówią, jakoś tak będzie. Dobra. There's Peyta. O, Peyta, niech będzie. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Let's wait until nightfall. No nie, no do zmroku, no ludzie, dajcie żyć. To miało być za dnia. All right. Let's head out. I czemu tylko ja wiosłuję? We need to get that boat ashore. I think the best plan is to paddle up there silently, board her. And when we got control, we'll deal with that anchor, float away. We'll be ashore before anybody even knows what happened. No tak, i to by było najlepsze wyjście. Good luck. Jestem przy burcie. Po
cichutku. I teraz co? Nożem, nie? Jak nie zabijać? Czyli możemy go znokautować, tak? O to chodziło. No niech i tak będzie, no i dobra. Nie wiem, tu chyba bez zabijania się nie obejdzie. Dobra, przejdźmy tą stroną. Zrobiliśmy już to, co istotne. Czy jest coś, co możemy użyć jako wabika? Chyba nie bardzo. Nie. Nie chciałbym, a tu właśnie. Nic. No wiecie wy co? Full house. For Christ's sakes, Pennington, you're taking us for a ride here. Say I'm sorry, fellas, but. Why are you doing this? Boys, go find out about those horses down below. No i dobra. Nie miało być w ten sposób w sumie, ale podejrzewam, że byłaby nagroda za to, żebyśmy nikogo nie zabili. A nie, przecież tu jest rufa, gdzie ja przyszedłem? Ograb. No jak mogę ograbić, to biorę co dają. Już wciągam te kotwice, no. Co wy się tak pieklicie? Czemu ja mam podkładać dynamit? No dobra. Skoro tak, wysadzamy kotwicę. No. I jebuć. I sprawa z głowy. W ten oto sposób zakosiliśmy stateczek. No, no, no. Szyper to z niego nie będzie. Dobra, ale konie odzyskane. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay.
Dobra, koniki. Raz, dwa, trzy. Najpierw chyba trzeba je na ląd zagonić. Tak to chyba wygląda, wiecie? No, na ląd koniki, na ląd. No to chyba dobrze myślę, nie? No chyba tak. No bo co innego, jak mam dosiąść konie w wodzie? A może mam je dosiąść w wodzie? Może to właśnie o to chodzi? Dobra. Aha, czyli jest ok. Dobra. No to koniki za mną, za mną. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, dawać, dawać. To chyba będzie najbliższy brzeg. A tam są co? Koledzy nasi? Tak jest, oni są tutaj. No dobra, no ale to weźmiemy tutaj, wyjdziemy na ląd i tam po prostu przejedziemy, bo to nie ma sensu tutaj płynąć i płynąć. Dobra, już, już koni... Wow, co tu się dzieje? Jakiś glitch był? Dobra. Aha. No już, 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 już. No gdzie ty idziesz? Co z tym koniem? Co jest z tym kuniem, ja się pytam. Czemu on jedzie sobie sam? No to, to... No co jest do cholery? Konisko się coś zgliczowało. Dobra, dawaj mi jakiegoś innego. No, ten przynajmniej da się sterować, bo tamten to se sam jechał. Już nawet nie wiedziałem, o co mu chodzi. No, ale dobra. No, nie wiem, to jakoś głupio wygląda. Brrr. No i dobra. Skoro jesteśmy na drodze, to podążajmy nią. No, no i o to chodziło. Well, Arthur, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both. Czyli oni pojadą na Indię, a my im ukradniemy dynamit. No jest to jakaś opcja. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out of Fort Wallace, and when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live
and ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? No właśnie, nie wiem teraz, czy... Czy to ten, czy nie? Możemy... Dobra. Nie mogę się w tym biznesie, Charles. To nie jest moja fight. You head on back to camp, check on the others, touch his behavior. I understand. Thank you, Arthur. Nie wiem, czy podjąłem dobrą decyzję, znaczy... Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie dobre, ale mogło być inaczej. Dobra, sprawdźmy jeszcze tylko nasz wynik. A, nie ma wyniku. Za późno kliknąłem, także trudno. Okej, moi mili, tak więc tutaj właśnie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który powinien ukazać się już jutro, ale śledźcie Instagrama, bo tam będę informował, czy pojawi się i o której, jeżeli już. Tak więc, moi mili, zapraszam was na wszystkie strony, które widzicie na ekranie. Wszystkich chętnych zachęcam do zostania moim patronem na stronie Patronite. Linki do wszystkiego są w opisie filmu. A teraz się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!